W tym filmie porozmawiamy o szeregu napięciowym lub jak jest inaczej zwany o szeregu elektrochemicznym metali oraz o pojęciu potencjału standardowego. Zacznijmy od przyjrzenia się temu jak w ogóle wygląda szereg napięciowy metali. Widzimy w nim parę indywiduów chemicznych, które mogą przechodzić w siebie w wyniku utlenienia bądź redukcji np. cynk i Kation cynku 2, albo miedź i kation miedzi 2. Takie reakcje redox zachodzą na przykład w ogniwach galwanicznych, które przedstawiłem tutaj na rysunku, które zbudowane są z dwóch elektrod. Lub jak mówimy dwóch półogniw, które składają się z blaszki metalu, na przykład w tym wypadku blaszki cynkowej i blaszki miedzianej, zanurzonej w roztworze soli danego metalu, czyli blaszka cynkowa zanurzona jest w soli cynku, dobrze rozpuszczalnej soli cynku, a blaszka miedziana zanurzona jest w dobrze rozpuszczalnej soli miedzi. Obok tych symboli par redox tych wszystkich wypisanych w kolumnie po lewej stronie, widzimy jeszcze pewne liczby. Są to tak zwane potencjały standardowe. Wyrażamy je w voltach i oznaczamy symbolem E0. Gdzie to zero jest w indeksie górnym? Jak widzimy, niektóre z nich są dodatnie, na przykład tutaj, a inne ujemne. Tylko jeden z nich zaś wynosi dokładnie 0. Przyjęto bowiem, że potencjał standardowy elektrody wodorowej, czyli pary redox, wodór, kation wodorowy będzie zawsze równy zero. I te potencjały standardowe to są bardzo przydatne wielkości, ponieważ analizując je i porównując ze sobą możemy dowiedzieć się wielu rzeczy np. o kierunku reakcji chemicznych lub elektrodowych. Przyjrzyjmy się zatem dokładniej wartościom potencjałów standardowych i przedyskutujmy ich konsekwencje praktyczne. Zauważmy, że mocno ujemne wartości potencjałów standardowych są charakterystyczne dla par redox bardzo aktywnych chemicznie metali typu lit, potas, wapń, sód i tak Wartości te następnie rosną i cały czas rośniemy aż do zera dla pary wodór, kation wodorowy, a następnie rośniemy jeszcze bardziej aż przechodzą do wartości dodatniej. I zauważmy teraz, że pary redox o najwyższych wartościach potencjałów standardowych zawierają najmniej reaktywnie, najmniej chemicznie reaktywne metale, takie jak złoto, platyna, srebro czy miedź. Możemy zatem powiedzieć, że metale najbardziej reaktywne chemicznie, czyli łatwo oddające swoje elektrony, i łatwo utleniające się z tego powodu mają niskie i ujemne wartości potencjałów standardowych, natomiast metale szlachetne, te najmniej reaktywne chemicznie i bardzo łatwo redukujące się, mają wysokie i dodatnie wartości E0. Patrząc z innej strony, możemy powiedzieć, że metale o niskich potencjałach standardowych, Czyli te będą dobrymi reduktorami, bo same chętnie się utleniają, zaś te o wysokich E0, o te tutaj, będą dobrymi utleniaczami, bo same chętnie się redukują. Trochę upraszczając cały ten wywód, myślę, że najłatwiej zapamiętać jest, że patrząc w dół, szeregu napięciowego metali, czyli w tę stronę, będziemy obserwować wzrastające właściwości utleniające danych par redox. czyli tutaj mamy w tę stronę, patrząc mamy wzrost właściwości utleniających. i pamiętając tylko tyle jesteśmy w stanie wywnioskować już całą resztę, no bo jeżeli w dół szeregu napięciowego rosną właściwości utleniające, znaczy, że gdy będziemy patrzeć w przeciwną stronę, na przykład w tę, to w tę stronę będziemy obserwować wzrost właściwości redukujących, czyli no dokładnie odwrotną sytuację niż gdy patrzymy do dołu. Oznacza to, że na górze szeregu napięciowego mamy bardzo dobre reduktory, a na dole szeregu napięciowego mamy bardzo dobre utleniacze. Zatem stwarza nam to taką platformę do porównywania. Na przykład po jest lepszym reduktorem lit czy na przykład cynk. No i z racji tego, że właściwości redukujące rosną do góry w szeregu napięciowego, to odpowiedź powinna brzmieć, że zdecydowanie lit będzie lepszym reduktorem niż no, na przykład cynk. Korzystając z tego, co już wiemy, spróbujmy zatem odpowiedzieć sobie na pytanie, czy dana reakcja może zajść i popatrzmy na przykład pierwszy. Mamy tutaj reakcję między metaliczną miedzią oraz kationami srebra. Pamiętajmy, że azotan srebra to jest jedna z niewielu dobrze rozpuszczalnych soli srebra. Czyli AgNO3 jest po prostu źródłem jonów Ag+. I reakcja, jaka tutaj może w ogóle zajść, to jest właśnie reakcja utleniania redukcji między miedzią a kationami srebra. I teraz no jaka by to była reakcja? No, srebro może, teraz ma pierwszy stopień utlenienia, jedyne co może zrobić to może... Zredukować się do formy metalicznej. Czyli srebro może się zredukować, miedź zatem będzie się utleniać. Czyli pytanie brzmi, czy damy radę zredukować srebro, raczej kationy srebra, miedzią? I patrzymy na szereg napięciowy. Miedź jest tutaj, kationy srebra są tutaj. I teraz pytanie, czy miedź jest wystarczająco dobrym reduktorem, żeby zredukować AG? Odpowiedź powinna brzmieć tak, czyli taka reakcja zajdzie, bo jak widzimy, zdolności redukujące rosną y, od dołu do góry szeregu napięciowego metali. Czyli miedź, która jest wyżej od srebra w szeregu napięciowym metali, będzie zdolna zredukować AG. Czyli reakcja, jaka zajdzie, może już nie będę jej bilansować, ale to miedź utleni się. A srebro zredukuje się. Czyli tutaj powstanie jakiś azotan. Dobra, może jednak, może jednak zbilansuje. Czyli no, miedź się utleni na drugi stopień utlenienia, powstanie azotan miedzi, no i już bilansując to równanie, będzie ono wyglądać tak. Czyli w taki sposób musimy rozpatrywać zadania tego typu. W podpunkcie drugim zobaczymy, mamy sytuację odwrotną. Czyli srebro już jest metaliczne. A miedź jest teraz utleniona, czyli to jest miedź 2+, a nie metaliczna miedź. Więc znowu mamy tutaj dobrze rozpuszczalną sól miedzi, to jest po prostu źródło kationów co 2 i pytanie brzmi znowu, czy srebrem damy radę zredukować taką utlenioną miedź. No i patrzymy, czy srebro jest wystarczająco dobrym reduktorem? Nie jest, ponieważ jest niżej niż miedź. W szeregu napięciowym, a zdolności redukujące rosną od dołu do góry. Czyli taka reakcja nie ma szansy zajść. Inaczej patrząc, co jest często spotykane wśród maturzystów, można oczywiście o tym myśleć właśnie w taki sposób, czy coś jest wystarczająco dobrym reduktorem lub utleniaczem, żeby właśnie przeprowadzić daną reakcję. Ale można też patrzeć na to w ten sposób, że metal bardziej aktywny chce być w roztworze, a metal bardziej szlachetny, chce być w swojej formie metalicznej. No i tutaj jakby ta szlachetność też rośnie w dół. Srebro jest bardziej szlachetne niż miedź. Zatem w sytuacji takiej, jakiej mamy tutaj, srebro już jest szczęśliwe, bo jest w formie metalicznej i miedź także jest szczęśliwa, bo jest w roztworze. W sytuacji taka, jak miała, jaka miała miejsce w podpunkcie pierwszym, było dokładnie na odwrót. I dlatego właśnie to jest jakby siła napędowa tej reakcji. Czyli miedź jest nieszczęśliwa jako metal, woli być w roztworze utleniona. Srebro natomiast niezbyt lubi być w roztworze, woli być w formie metalicznej, dlatego taka reakcja przebiega. Spójrzmy teraz na podpunkt trzeci. HCl jest niczym innym jak źródłem A-plusów. To jest mocny kwas, tak więc on jest źródłem kationów wodorowych. I pytanie brzmi, czy cynk da radę zredukować. H +y do wodoru i patrzymy, odszukujemy sobie cynk i wodór w szeregu napięciowym. Cynk jest wyżej, znaczy, że jest lepszym reduktorem, znaczy, że taka reakcja jak najbardziej zajdzie. To jest zresztą znana reakcja. Wiemy, że cynk reaguje z kwasem solnym. I w wyniku tej reakcji powstanie chlorek cynku, cynku 2. Cynk zawsze ma stopień utlenienia 2 i wydzieli się gazowy wodór, czyli żeby zbilansować, tutaj dopisuję jeszcze dwójkę. Popatrzmy na przykład kolejny, czy złoto teraz, metal bardzo szlachetny, czy będzie reagować z kwasem solnym. No i patrzymy na nasz szereg napięciowy, czyli znowu patrzymy na szereg napięciowy, patrząc czy złoto będzie w stanie zredukować H+, +y. Złoto jest na samym dole naszego szeregu napięciowego, czyli jest bardzo złym reduktorem. Jest gorszym reduktorem niż H. Czyli taka reakcja nie będzie zachodzić. Złoto nie jest w stanie zredukować kationów H. I to jest powód odporności złota na kwas solny. Dlatego złoto nie reaguje z kwasem solnym, ponieważ jego potencjał standardowy tego złota jest wyższy niż pary redox wodór-kation wodorowy. A zobaczmy teraz, czy taka reakcja będzie zachodzić. Wodór z azotanem srebra. Znowu azotan srebra jest po prostu niczym innym jak źródłem kationów srebra. No i znowu pytanie, czy wodór? Wodorem damy radę zredukować kationy srebra. Popatrzmy na szereg napięciowy. Wodór jest wyżej niż srebro. Zatem jak najbardziej damy radę zredukować AG, plus do metalicznego srebra. Produktem tej reakcji będzie wodór utleni się z kolei, prawda? Czyli on jest reduktorem, czyli sam się utleni do H, plusów i te H, plusy wyłapią jony azotanowe, które pozostaną w roztworze, i strąci nam się metaliczne już srebro żeby zbilansować tę reakcję, no to musimy dopisać tutaj dwójkę, tutaj dwójkę, i tutaj dwójkę i teraz wszystko powinno się zgadzać. Myślę, że to wystarczy, jeśli chodzi o ten film. Mam nadzieję, że on wyjaśnił niektóre sprawy. Tak więc na dzisiaj to tyle. Ja, jeżeli ktoś będzie mieć ochotę, to ja chętnie nagram film jeszcze o ogniwach, na przykład. Wiem, że to jest temat, który często sprawia problemy w liceum, więc dajcie znać, czy chcielibyście coś takiego zobaczyć też. A na dzisiaj to tyle i do usłyszenia w kolejnym.